Witajcie po dość długiej przerwie, niestety spowodowanej zdrowiem, ale zaczynamy, lecimy dalej. Dziś podejmiemy drugą próbę stworzenia gitary wykonanej z drukarki 3D, tym razem dodatkowo użyję żywicy. Widziałem ten patent gdzieś na YouTubie, stwierdziłem, warto spróbować. W tym celu stworzyłem nowy model 3D całej gitary i tym razem użyłem puzli zamiast gotowych elementów. Tutaj widzicie zaznaczone na różne kolory, a tak to się prezentuje na żywo. Każdy pojedynczy element jest w formie puzzla i pasuje tylko i wyłącznie do elementów, które powinny być obok niego. Dodatkowo tylko te dwa środkowe elementy są połączone. Zamiast trzech, jak w poprzednim projekcie, są one łączone za pomocą tych takich drewnianych kołków, których użyłem w poprzednim projekcie. Całość powinna być dosyć stabilna i w miarę niełamliwa. Ten zabieg, mam nadzieję, pozwoli nie podzielić nam losu pierwowzoru, który popękał właśnie przez te łączenia. Na koniec damy fajną podstrunnicę. Ta jest tylko wzorem, myślę, że docelowo będzie czarna. Po złożeniu całości uzupełniam wszelkie szczeliny, przez które mogłaby wyciec żywica, szpachlą do drewna i dodatkowo jeszcze zabezpieczę wszystkie te miejsca, wszystkie krawędzie, wszystkie punkty łączeń kropelką. Czas wymieszać żywicę. Używam tutaj żywicy od Black Forest, jest to żywica epoksydowa. I używam różowego proszku Majka. Proszek rozrabiam w części żywicy A, tak zaleca producent, a więc wlewam odpowiednią ilość żywicy A i rozpoczynam mieszanie proszku. Najważniejsze jest to, aby proszek był bardzo, bardzo dobrze wymieszany, żeby nie powstały nam żadne grudki, dlatego też dodaję go stopniowo i używam tutaj wiertarki, żeby jak najlepiej wymieszać proszek z żywicą. Następnie dodaję porcję B, mieszam całość, cały czas dodając proszku miarowo, aby zapewnić równomierne rozłożenie się proszku po żywicy. Dodatkowo upewnijcie się przed wlaniem żywicy, żeby wasza gitara była wypoziomowana. Inaczej żywica zaschnie w nie takim poziomie, jak powinna. Może być na przykład krzywo. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz, zrób to. Jest was naprawdę dużo. Jeżeli chcesz dołączyć do wspaniałej gitarowej społeczności, zapraszam cię na mój kanał Discord, link masz w opisie. Oraz jeżeli chcesz wspierać powstawanie filmów takich jak ten w przyszłości, dołącz do mojego Patronite'a, gdzie już od 10 zł możesz zostać moim gitarowym bogiem. I przechodzimy do wlewania żywicy. Na pierwszy ogień zdecydowałem się na dosyć cienką warstwę, żeby sprawdzić w ogóle, jak żywica będzie zachowywała się w plastiku. Nie przejmuję się w ogóle rozlaniami czy czymkolwiek. Wszystko to można wytrzeć, póki żywica nie jest zastygnięta. Dodatkowo widzę, że mam tutaj wyciek, także niedostatecznie mocno zabezpieczyłem tutaj tą krawędź. Zobaczymy, jak to pójdzie dalej. Teraz zajmę się dodaniem wzorów w żywicy. Używam do tego drewnianego patyczka. Jak widzicie, żywica bardzo ładnie się miesza, bardzo fajnie wyglądają te wzorki naturalnie w żywicy. Zobaczymy, jak to się utrzyma, kiedy żywica będzie zastygać. Następnie używam zapalniczki do wyeliminowania wszelkich bąbelków powietrza. Zauważyłem, że wyciek robi się coraz poważniejszy, więc blokuję mu dalszą drogę za pomocą kleju na gorąco. To nie jest problem, ponieważ klej nie przybiera do plastiku na stałe. Będzie można go potem wyciągnąć. I tak oto pierwsza warstwa żywicy jest już utwardzona, także wlewam resztę. Tym razem zdecydowałem się wlać dużo grubszą warstwę. Zobaczymy, jak to się zachowa. Wiem, że żywica jest egzotermiczna,
Także będzie wydzielała bardzo duże ilości ciepła. Zobaczymy, czy nie uszkodzi to plastiku. W zasadzie wszystko to to jeden duży eksperyment. Mam nadzieję, że wyjdzie fajnie. I tak jak poprzednio, tworzę wzorki. Nie mam jakiegoś konkretnego wzoru na myśli. Zobaczymy po prostu, co wyjdzie samo z siebie. I czekamy, aż całość zastygnie. Niestety jest to dość duży i czasochłonny projekt, dlatego muszę go podzielić na dwie części. W kolejnej części wykończymy żywicę, zajmiemy się wykończeniem zewnętrza gitary, pomalujemy wszystko tak, żeby było ładnie, nic nie przeciekało, zajmiemy się też tyłem. Złożymy całość, podepniemy gryf, założymy struny i zobaczymy, jak całość się prezentuje. Trzymajcie się! Hej!